Zacznę od tego, że miałem pomysł, żeby przyprowadzić tu rower cały, ale myślę, że macie dość wyobraźni, że sobie wyobrazicie to, co będę mówił. I tak trochę się wahałem, czy to nie jest przegięcie, ale czytam Księgę Jeremiasza i tam było, że zostały sporządzone jarzma, które ludzie mieli założyć jako obraz tego, że pójdą do niewoli. I akurat w tym czasie to się złożyło, myślę, jarzma nie przyniosę, ale przyniosłem niektóre części z rowerów. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Fragment, który przeczytam na początek, jest z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, pierwszego, 12 rozdział, 13 i 14 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jak czytamy ten fragment, to wiemy o tym, że to jest mowa o Kościele, o tym, że Bóg ustanawia nas w tym Kościele różnymi członkami, że ma dla nas różne zadania. I mam takie pytanie, czy to jest dobry pomysł, czy zły? Dobry, bo Pan Bóg tak ustanowił, więc jest dobry. Jak czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, tak zwane stworzenie świata, to jak Bóg stwarzał jakąś część to te część stworzenia kończy się słowami i widział Bóg, że było to dobre. A jak stworzył człowieka, to że było to bardzo dobre. I teraz gadżety moje. Uwaga. Kto wie, co to jest? Kierownica. Dobrze. Czy ona sama w sobie z rowerem? No nie jest. Ale jest fajna. Może być. Uwaga. Tutaj taka część. Pedał. On jest potrzebny raczej w rowerze. Mi się zdarzyło, że urwałem podczas jazdy i ciężko się jedzie na jednym. Więc się przydają. I ostatnie, chociaż taki zestaw. Proszę bardzo, do sprzedania akurat. Kto wie, co to jest? Hamulec. Tu jest tak zwana klamka, przewód, tu jest płyn, tu jest zacisk, tam są klocki i jak się to naciśnie, to się zakłada na kierownicę. To jest przedni, więc na lewo. No, nie wejdzie, bo zakręcone. No i to powinno hamować. I wszystkie te części są potrzebne, żeby rower działał, żeby miło się go używało. I podobnie jest w naszym życiu, że każdy z Bożych dzieci w danym zborze jest potrzebny, żeby ten zbór mógł działać. Tutaj było na początku, Marcin powiedział, ten psalm, który czytał, kończył się słowami, że Bóg nas prowadzi do wieczności. A Kasia się dzieliła, że jedną z pierwszych rzeczy, tak zrozumiałem, która jej dała taką radość, było Słowo Boże. I to jest prawda, że Bóg nas w pierwszej kolejności prowadzi przez Słowo Boże, nas pojedynczo, ale też jako zbór cały, jako całe ciało. I nie wystarczy być albo hamulcem, są ludzie, którzy są do stopowania jakichś rzeczy w zborze, grzechów, napominania, albo kierownice, które jakoś ten zbór prowadzą, pedały, tam cały napęd, które coś napędzają może, chociaż Duch Święty powinien być tym, który nas prowadzi. I chciałem przynieść dlatego cały rower, teraz musicie sobie to wyobrazić, że te wszystkie części by były w tym rowerze, ale jeżeli, to Dawid może będzie wiedział, może ktoś jeszcze, jeżeli postawimy taki poskładany rower z takimi hamulcami do góry nogami, to kto wie, co się stanie? Oprócz tego, że będzie stał do góry nogami, stanie się to, że zamiast to być na przykład te hamulce w takim układzie, czyli płyn sobie leci na dół, to będą do góry nogami. I wtedy ta klamka
zacznie się zapadać za bardzo i jakby jest straszny luz i to nie będzie hamować. No i oczywista rzecz, nie da się używać roweru do góry nogami. Przynajmniej nie da się go używać prawidłowo. Umiecie sobie wyobrazić rower do góry nogami i próbować na nim jechać. Macie na tyle wyobraźni? No to powiemy, że ktoś jest wariatem, jakby chciał takie coś zrobić. I czemu to mówię i mam te rekwizyty? Bo jesteśmy jednak wzrokowcami i czasem takie proste przykłady, te duchowe rzeczy nam tak w oczywisty sposób przedstawiają, że są absurdalne. Jeżeli chcemy być przez Boga prowadzeni, Bóg dał nam Słowo Boże, to w tych podstawowych rzeczach mamy instrukcję obsługi naszego życia. Mamy obsługę zboru, darów duchowych, jakichś zależności między nami. I żeby było tak, że Bóg powie i widział Bóg, że to było dobre. I widział, że ten zbór dobrze działa, że działa nawet może bardzo dobrze. To musimy się do tej instrukcji stosować. Nie możemy tych części łączyć, jak nam się podoba. Nie możemy mieć pięknego zboru postawionego na głowie. Czyli odwrotnie niż Bóg to zaplanował, bo nie będziemy w stanie być użyteczni dla Boga. Każdy, kto przyjdzie do zboru, który jest z części, które złożył Bóg, a zbór nie będzie prowadzony, nie będzie stał na nogach, nie będzie stał na Chrystusie, będzie postawiony na głowie, czyli na naszych ludzkich wymysłach, stanie się pośmiewiskiem i każdy, kto to zobaczy, powie, no wariaci, nie wiedzą, jak to używać, mają instrukcje, mówią, że znają Boga, który wszystko pięknie stworzył, który wszystko wie, jak powinno być, a co oni wyprawiają. I chciałbym, żeby to było zachętą dla nas, bo tak jak już od początku było mówione, Bóg chce nas doprowadzić do wieczności u swojego boku. Daje części zboru takie, jak sam uzna za właściwe. I wie, jak ten zbór ma działać. Że nie ma stać na głowie, że nie ma stać do góry nogami, ale ma stać mocno na Chrystusie, na Jego Słowie i ma Jego słuchać. I wtedy Bóg będzie mógł powiedzieć, o, widzę, że to jest dobre. A jak będziemy mu posłuszni we wszystkim, powie, to jest bardzo dobre. I ludzie to będą widzieć. I do tego zachęcam dzisiaj też podczas tego nabożeństwa, że tak jak jesteśmy częściami tego zboru, każdy ma swoje dzieło do spełnienia, to, które mu Bóg zlecił. I bądźmy dociekliwi w tym, co Bóg nam zleca, żeby ten zbór mógł dobrze funkcjonować, żeby każdy był na swoim miejscu i żeby całość stała mocno na Bożym Słowie, wkorzeniała się w Chrystusa, bo wtedy to będzie błogosławieństwem i dla nas, i dla każdego, kto to będzie oglądał, kto będzie doświadczał w jakikolwiek sposób społeczności z nami. Odłóżmy nasze pragnienia. Jeżeli Bóg nie wyznaczy nam bycia kierownicą, to nie bądźmy kierownicą. Może mamy być dętką, może mamy być hamulcami, może mamy być, nie wiem, szprychami. Nie wiem, czy wiecie, jak zgubicie, złamiecie jedną szprychę, to jest już tak odczuwalne, a niby taka mała rzecz. Jest pełno małych rzeczy w każdym prawie każdym mechanizmie. Pełno jest rzeczy w kościele, które są może małe z naszego punktu widzenia, ale jeżeli Bóg, już kiedyś to mówiłem, jeżeli Bóg to wyznaczył, to jest wielka służba, dlatego że Bóg sobie tego życzy. I możemy być najmniejszą śrubką w tym kościele, ale bądźmy na swoim miejscu, żeby mógł Bóg powiedzieć, patrząc na nas, to jest bardzo dobre, to mi się podoba, tutaj chcę przebywać, tutaj chcę być z moim błogosławieństwem. Amen. Thank you.
zanurzam się w głębi twoich oczu i pośród szuwarów rzęs znajduję tak oczekiwany spokój i ciszę, która ma sens. I tylko twoje serce upojone miłością, i tylko twoje serce odpowiada cicho, cichutko. Kocham cię. Kocham cię.
Droga Uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.